To prawda, że będzie trzecia książka od Kasi Nosowskiej? Tak. Co to będzie? Książka. Co ty gadasz? Jak na to wpadłaś? Ale co, jakaś powieść taka Blanka Lipińska? Nie, no nie powieść, no. Przecież wiesz, że ja piszę naprawdę ładnie. Ja jestem fanem. No. Więc to będzie po prostu książka. No wiesz, podjęłam już po napisaniu tej pierwszej, którą mi nasze wspólne, wspaniałe wydawnictwo zaproponowało jej napisanie. Podjęłam decyzję, że właśnie zaczynam rozumieć, że takie moje dziecięce albo nastoletnie marzenie o tym, żeby napisać książkę taką prawdziwą, jak to pisarze piszą, to nie ja. Mhm. Że mi się to nigdy nie uda. Ja po prostu nie potrafię napisać prawdziwej książki, powieści. Po pierwsze dlatego, że nie umiem. Ja w ogóle nie rozumiem terminu prawdziwa książka, bo i twoja pierwsza... Nie, powieść, czyli nie umiem stworzyć świata. Okej, okay. Czyli nie jesteś Olgą Tokarczuk jeszcze. Nie, absolutnie, nigdy nie będę. Absolutnie, nie będziesz Olgą Tokarczuk? Nigdy nie będę. A ja się jeszcze zastanawiam. Ale tak, może ty umiesz stworzyć taki jakby świat, który powstanie u ciebie i potem no, taki jak będzie, on, będzie ona wiarygodny. To nie. To nie. Nie, ja nie potrafię, bo nie umiem, wiesz, myślałam o tym, ale wydaje mi się, że wszyscy bohaterowie mojej ewentualnej powieści mówiliby mną, czyli to jest bez sensu taka powieść, że hydraulik mówiłby, wiesz, nie mam na to ciśnienia, wiesz, pracuję nad sobą. Bardzo ładnie hydraulika określiła. Kobieta, która otwiera mu drzwi, mówiłaby, wiesz, ja nie mam ciśnienia, ja pracuję nad sobą, no, rozumiesz, po prostu kurwa, lot nad pokółczym gniazdem. No właśnie, no. Także nie, ale więc będę pisała po prostu o życiu i Anusz ktoś będzie chciał o tym poczytać. Anusz mi się wydaje, że tak. Słuchaj, wracając jeszcze do tej płyty, żeby tak klamrą zamknąć, powiedziałaś o utworze Przytomna. Marzy mi się, aby ta piosenka była dla was niczym niuch soli trzeźwiących. To jest ładne, wymagające i trudne, ale co miałaś na myśli? O jaki rodzaj otrzeźwienia, otrzeźwienia, dobrze mówię? O jakim rodzaju otrzeźwienia mówisz? Otrzeźwienia, bo to pewnie tam się mieści w tym worku jakby bardzo wiele rzeczy. Natomiast na pewno rodzaj otrzeźwienia do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za... Sorry, rzuciłam ci Nie, nie ma problemu. Chcecie włos Kasi? Słuchajcie, będzie kupno Allegro, 200 zł. Spokój. No w każdym razie, żeby wziąć odpowiedzialność... Włos Kasia. Zjedz go. A myślisz, że go nie wciągnę? Patrz. Look at nosem this. Go weź. Nosem? Cholera, długo będzie wracał. Nie, nie, no przerwałaś mi, chowałem. Słuchaj. No. Pamiętasz pytanie? Tak, sole trzeźwiące mogą posłużyć do tego, że na przykład bardzo bym chciała zachęcić, kurczę, każdą osobę, która po prostu, kurde, żyje na tym padole, żeby wzięła odpowiedzialność za swoje życie. Mm-hmm. To brzmi tylko łatwo, a wcale nie jest takie łatwe. No i też, żeby... właśnie wycofać, że tak powiem, spojrzenie do siebie z autorytetów, bo uważam, że tak jak powiedziałeś i się z tym zgadzam, nikt nie powinien być dla nas autorytetem poza nami samymi, ale do tego, żeby być dla siebie autorytetem, tym właściwym, takim mądrym, trzeba dojść. Tu jest potrzebna ta praca nad sobą. No i też do tego, żeby przytomnie spoglądać na rzeczywistość i dokonywać samodzielnie wyboru, takiego pochodzącego z trzewi, z serca. Czyli bez dyktanda. Bez. Własne opowiadanie. Co z tej rzeczywistości, która rozkłada się na naszych oczach każdego dnia, co my chcemy wziąć dla siebie, zatrzymać, ale co chcemy pielęgnować. Co możemy dać innym. Ja myślę, że zajmijmy się najpierw sobą.